Hej, cześć, ja jestem KR, a to jest kolejny, 65. odcinek naszej serii na kanale pod tytułem Planescape Torment. Ostatnio zakończyliśmy swoją przygodę w warsztacie krawieckim mistrza Goncalfa, który to znajduje się w dzielnicy urzędników. W zasadzie to dzielnicy urzędników nie opuściliśmy od ładnych kilku, jak nie kilkunastu odcinków. Sam w zasadzie straciłem rachubę, jak długo już tutaj przebywamy. W każdym razie trochę tutaj takich bieżących sprawunków mieliśmy do wykonania, a i tak nie udało się jeszcze zrobić wszystkiego. Sporo zeszło nam na zwiedzaniu, na rozmowach i na wykonywaniu właśnie pomniejszych zadań. Jednym z takich zadań było odwiedzenie właśnie warsztatu krawieckiego, a to w celu nabycia jakiegoś stroju na bal przebierańców, tudzież jakąś maskaradę. Chodziło konkretnie o kostium grabarza, no i mieliśmy go pozyskać dla Malmanera, który przebywa na zewnątrz. Przy okazji okazało się, że sam mistrz Goncalf sprzedaje spore ilości rozmaitych przedmiotów, w tym głównie takich właśnie jakichś ciuchów, które moglibyśmy podarować czy to Annie, czy Niesławie, która, no tak przy okazji, została najnowszym członkiem naszej drużyny i to w poprzednim odcinku. Anna też w poprzednim odcinku awansowała, troszkę tutaj żeśmy rozdali punktów. Mamy obecnie 95% na to, że kradzież kieszonkowa się powiedzie. No i tak się składa, że tego całego mistrza Goncalfa można okraść. Zastanawiam się, czy by nam się tutaj udało. Zobaczymy. Zapiszę sobie rozgrywkę. Spróbujemy jeszcze raz z nim porozmawiać. Poprosimy tutaj o jakieś magiczne ubrania. Co ma w ofercie? No właśnie, jakieś gorsety, jakieś kabaty. Tu był jeden, który mnie szczególnie interesował. Konkretnie chodzi o ten, który daje dodatkowe 15% do kradzieży kieszonkowej. To dałoby nam jakieś 110%. Nie wiem, czy to w jakimś stopniu pomoże, czy nie, bo chyba jeszcze nie udało się tak za dużo ukraść ciuszków. Zaraz zobaczymy. Mamy w razie czego grę zapisaną, spróbujemy tutaj coś buchnąć Anną. Kabat przemykającego cienia, zobaczmy, czy się powiedzie. Nie tym razem. No, o cholera, ile strażników wyleciało. No, nie tym razem i wygląda na to, że nie prędko i nie następnym. Co my tutaj mamy? Zapis numer 4 to będzie ten? Chyba tak. Nauczyłam się kilku nowych sztuczek. Nie, to nie będzie ten, bo Anna nie awansowała w ten sposób. Ulera, panie, traf pan, który to... Może ten. Albo ten. Ciężko powiedzieć. Dobra. Chyba w porządku. Spróbujemy jeszcze raz. Zobaczymy, czy to cokolwiek zmieni. Czy raczej to ta kradzież kieszonkowa? To ja nie wiem, ile tu trzeba posiadać. Mamy 95% i się nie powiodło. Sam mistrz Goncalf może też ma jakieś zabezpieczenia i nie da się go tutaj okraść. Zaraz zobaczymy, spróbujemy. Może jeszcze raz? Czy to cokolwiek zmienia, czy niekoniecznie? O, tym razem się udało. Czyli jednak kradzież kieszonkowa powiodła się świetnie. Dobra. W takim razie założymy Annie ten cały kabat. A co traci Anna? W zasadzie nic szczególnego. Ot, po prostu klasę pancerza 8, a tutaj jest klasa pancerza 6. Czyli nie dość, że lepsza klasa pancerza, to jeszcze plus 15% do kradzieży kieszonkowej. No wyśmienicie. Tym samym Anna uzyskała ile? 110. No miejmy nadzieję, że to już nam jakoś tutaj pomoże. Moglibyśmy też coś buchnąć dla Niesławy. Ona obecnie ma klasę pancerza 5. Zobaczmy, zapiszemy sobie teraz też rozgrywkę. Ciach. No i spróbuję jeszcze raz tutaj się rozmówić. Zobaczymy. Może by się udało jakiś ciuch również dla Niesławy tutaj zwędzić. A zwłaszcza, że tak, tam było 5, tutaj też jest, to mi się podoba, muszę przyznać.
zapamiętywanie czarów, trzech dodatkowych czarów pierwszego poziomu kapłana i dwóch dodatkowych czarów z drugiego poziomu kapłana. Ten jest taki, no, regeneracja od sobie. Spróbujemy. Może to być trudna sztuka, bo on jednak taki droższy. Może będzie miał lepsze zabezpieczenia. Nie kupno. Kradzież. Nie tym razem. No właśnie. Wychodzi natychmiast watacha strażników. Czy to jest drugi zapis? Pierwszy, piąty? Cholera wie. Może trzeci teraz. Tak? Teraz zobaczymy. Poznamy po ciuchu. Jak Anna ma tutaj. Ma. Dobra. Gitara. Spróbujemy coś tutaj buchnąć. No dobra, dawaj ten gorset bezbożnej kapłanki. Niech się powiedzie. No nie. To jeszcze raz spróbujemy. Jak się nie uda, trudno. Zarobimy może trochę grosza, to się coś uda tutaj kupić. 6250 trzeba, cholera. Może popełniłem błąd, że tych ostatnich 10% punktów nie rozdysponowałem właśnie w kradzież kieszonkową. No ale przynajmniej będę miał lekcję na przyszłość, że trzeba grubo mieć ponad 100%. Nie wystarczy stówa, aby się powiodło. Dobra, do trzech razy sztuka. I co teraz? Kradzież jest, jest. Nie tym razem. No niestety. To jest jakiś ewidentnie przedmiot, który nie ma ochoty. On się tutaj rozstać. Dobra, zostawimy go. Może kiedyś tutaj jeszcze wrócimy i spróbujemy buchnąć i dla niej. Albo zakupić, no. 3000 musielibyśmy tu jeszcze nastukać. Mamy jakieś jeszcze rupiecie u siebie. Jakby to dało radę też gdzieś spylić. Jakieś złote kolczyki. Wiecznie mroźne puchary. To chyba trzeba będzie się pofatygować do tego sklepu z osobliwościami. Ale to już przy okazji. Dobra, gdzieś tu był Malmaner. Co się... O, tu jest. O. Rozmówmy się z nim. Mężczyzna patrzy na ciebie wyczekująco. Więc? Masz ten kostium od Goncalfa? Tak, oto on. Kosztował 30 miedziaków. Możemy go tutaj okłamać, że kosztował 50, ale to żadna to różnica. Trzymaj, gościu. Zaktualizowałem pan dzień. O, trochę punktów doświadczenia. Dobrze. Weź je, proszę. Rzuca ci 30 miedziaków. Teraz muszę już iść. Aha. Zaczekaj. Goncalf mówił, że już wiele osób wybiera się na tę maskaradę przebranych za grabarzy. O, naprawdę? Psia kość. Niedobrze mi się robi, jak sobie pomyślę, że będę musiał pójść w takim zwyczajnym kostiumie. No, mógłbym pójść zobaczyć. Może ma gotowy inny kostium. O, no to niezły pomysł. Niczego sobie. Szybko, zobacz, czy ten korpulentny gamuń będzie miał inny kostium, dobrze? No dobra, niech będzie. Ale to cię będzie kosztować. Ciekawe, ile tym razem? 100 sztuk? Miedzi? A, niech będzie. Wrócę z innym kostiumem. O, proszę. Zaktualizowaliśmy swój dziennik, no i jeszcze przy okazji Dagon awansował. Też by się przydało może jakieś rozmowy tutaj poczynić. Z samą niesławą, żeśmy nie mieli okazji się rozmówić, a ciekaw jestem, czy reszta członków drużyny miałaby coś ciekawego do powiedzenia na temat tych ostatnich bądź bieżących wydarzeń. Dobra, słuchaj, Goncalf. Masz może jakiś najnowszy krzyk mody, jakiś gorsecik dla Malmanera? Goncalf odkłada coś, nad czym pracował, i kłania się. O, znów przychodzisz, panie? Dobrze. W czym mogę ci pomóc? No to słuchaj. Chcę kupić inny kostium. O, w ten sposób. Goncalf kiwa głową i uśmiecha się ze zrozumieniem. O, w końcu grabarz wydał ci się zbyt zwyczajny, co? Dobrze, mam przypadkiem kostiuma bogowca, jeśli chcesz. Będzie cię to kosztować tylko 50 miedziaków. Dawaj ten kostium bogowca.
Goncalf wyjmuje spod lady kilka złożonych ubrań oraz ciężki skórzany fartuch i buty robocze. Proszę bardzo, panie, baw się dobrze na maskaradzie. Dzięki, Goncalfie, żegnaj. Idę. No dobra. No to moment, jeszcze Dakkon awansował, zaraz mu tutaj spróbujemy rozdysponować punkt. Co ty żeś tutaj dostał? Zwiększyły się zdolności zapamiętywania czarów, uzyskane punkty życia 2, no i 1 punkt życia uzyskany z premii za kondycję. Czyli razem 3, a dodatkowo jeszcze czary. Problem polega na tym, że trochę się tu uzbierało chyba tych zaklęć, a nie bardzo mamy możliwość coś tutaj mu wrzucić. Jeszcze potęgę jednostki jedną. Tu na przykład nie mamy nic, na czwartym poziomie też nic. Czegoś wypadałoby go nauczyć, tylko niestety tej inteligencji troszkę mało. Chyba, że kupilibyśmy jeszcze jakieś może tatuaże. I wtedy się nauczyli tych zaklęć. Zobaczymy. I tak będziemy jeszcze przechodzić, bo mamy do załatwienia kilka spraw w... Tutaj chyba to jest ta część, czyli południowo-wschodnia część Ula. Tu znajduje się po pierwsze właśnie ta salon tatuażu, czyli tam moglibyśmy nabyć nowe tatuaże. Jest jeszcze ten facet, z którym mieliśmy się okazję rozmówić przy okazji tych wszystkich jakichś tam drzew. Ciekaw jestem, czy coś by nam się udało wskórać. Dodatkowo jest tam oczywiście tawerna, tudzież gospoda samego Barkisa, któremu mieliśmy dostarczyć jakieś ulotki. Tam też przebywa Ignus. No i gdzieś tutaj na górze chyba, na północ trochę od tej części dzielnicy, jest Seftai, której w jednym w zasadzie z pierwszych odcinków obiecaliśmy pomszczenie jej siostry w związku właśnie z tymi wszystkimi ujadającymi jakimiś gangami chaosytów. Dobra. Rozmówmy się tu jeszcze z Malmanerem. Słuchaj, Malmaner. Mężczyzna patrzy na ciebie z wyczekiwaniem. I co? Masz ten kostium od Goncalfa? No tak, oto on. Kosztował mnie 50 miedziaków. Zaktualizowałem. Oho, dostaliśmy 6000 punktów doświadczenia. Łącznie to chyba, kurczak, z 14000 wpadło. Nie najgorzej. Hałasuje w oburzeniu, wyrywa ci kostium i wciska w ręce 50 monet. O, teraz muszę iść. No, żegnaj. Złota dzielnica. Z pewnością znajdziemy tu w koło pełno wymuskanych typków i zapasionych biurokratów. Idę. No, daleko nie szukając, mieliśmy okazję z jednym się rozmówić. Dobra, jest jeszcze ta dzielnica pod Sigil, to też jest coś interesującego i na pewno warto by się tam wybrać, jednak może w tym odcinku myślę, że najrozsądniej będzie złożyć wizytę w gmachu rozrywki. Zobaczymy, co tam na nas czeka. Jest to podobno główna siedziba czuciowców. Aż się nie mogę doczekać zobaczyć, co też moglibyśmy, czego ciekawego moglibyśmy się od nich dowiedzieć. Mamy kilka zleceń też do wykonania. Trochę się tutaj zapełnił ten nasz dziennik. Zresztą powpadały nam jakieś wpisy, zobaczmy. Tu na przykład ostatni dotyczył samej Niesławy. Przekonałem Niesławę, żeby dołączyła się do drużyny, ale wymaga ode mnie spełnienia jednego warunku. Muszę porozmawiać z jej wszystkimi 10 studentkami w przybytku, a następnie powrócić do niej z mymi przemyśleniami. To udało się zrobić bez większych problemów. No i jak się okazało, to podobno my byliśmy tą 10 kurtyzaną. A właściwie do nas należał ten kamień pamięci, ten kamień doznań znajdujący się w piwnicy. Ciekawe, że nie mogliśmy go jakoś odczytać. Może przez to, że zatarło się to imię na tabliczce i... ciężko powiedzieć, jakoś nie możemy się dostroić. Zobaczmy, tu są jeszcze wpisy dotyczące właśnie tego Goncalfa, czyli kostium na maskaradę Malmanerowi i to wszystko. Dobra, drugi kostium. Wchodzimy do przybytku, a właściwie do gmachu. Miejski gmach rozrywki. Na dzień dobry... Cholera, jaka muza. Panie. W porządku. Drzazga nas tutaj bacznie chyba obserwuje, tak mi się wydaje.
No właśnie, ja w lewo, on w lewo, ja w prawo, on w prawo. Jest Jolmi Mortsens. Mortsens. Kojarzę to imię. To był ten facet chyba, który przeklął śmierć wiatra. Dobra, ale rozumówmy się tutaj może najpierw z drzazgą. Wygląda jak jakiś wykidajło. Złota skóra tego wielkiego człowieka wydaje się miotać iskry, jak gdyby był cały utuczony z metalu. Trudno ci powiedzieć, czy to naturalna barwa, czy też dzieło odpowiednich farb. Wielkolud mierzy cię chłodnym spojrzeniem, kiedy się doń zbliżasz, lecz gdy zatrzymujesz się przed nim, zgina się w pełnym uszanowania ukłonie. Witaj u bram miejskiego gmachu rozrywki, wędrowcze. Jesteśmy Drzazga, odźwierny miejskiego gmachu rozrywki i król kapłan Ur w jednej osobie. Czy możemy ci w czymkolwiek pomóc? Pokorny ton pytania wyraźnie kontrastuje z jego potężnym i władczym głosem, rozchodzącym się z łoskotem po całej komnacie. No nie wiem, zatem jak możesz mi pomóc? Pełnimy tu funkcje, wiele funkcji, wędrowcze. Odpowiadamy na pytania gości dotyczące miejskiego gmachu rozrywki i jego mieszkańców. Wskazujemy gościom i członkom stronnictwa doznań drogę do sensoriów oraz sal wykładowych. Wprowadzamy do stronnictwa nowych członków. Wreszcie pośredniczymy w zakupach czynionych w skarbcu stronnictwa, a tyczących towarów takich jak zaklęcia, magiczne artefakty i inne. No i niezłą macie tutaj jakąś muzyczkę sobie przygrywa, jak w jakimś średniowiecznym skansenie. Zobaczmy, mam jeszcze jedno pytanie. Czy możesz mi pokazać sensoria? Jakieś wykłady tutaj się odbywają? I zakupy? No dobra, to zapytajmy najpierw o jakieś takie ogólne rzeczy. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie twoje pytania, o ile dotyczyć będą one spraw miejskiego gmachu rozrywki, bądź też stronnictwa doznań. No jasne. Chciałbym spytać o ciebie. O, niewiele można dodać do tego, co już powiedzieliśmy. Jesteśmy Drzazga, odźwierny miejskiego gmachu rozrywki, a zarazem półboski syn Ishar i król kapłan Ur w jednej osobie. Pewnego dnia do naszego świata zawitali wędrowcy z innych sfer i opowiedzieli nam o stronnictwie doznań. Byliśmy zafascynowani i zdecydowaliśmy się przybyć tutaj z nimi. Zostawiliśmy Ur w zręcznych dłoniach naszej królowej małżonki, tak aby móc przybyć do tego miejsca i na własnej skórze poznać, co to służba bliźnim i pokora wobec świata. Jako że w tej sferze czas płynie inaczej niż w Ur, 100 lat, które przyszło nam spędzić w tym świecie, w Ur oznacza nie więcej jak ledwie kilka miesięcy. Kiedy minie jeszcze dekada bądź dwie, osiągniemy gotowość do powrotu do Ur, by ponownie objąć władzę. Cholera. A tak, mam jeszcze jedno pytanie. Zobaczmy, co jeszcze moglibyśmy zapytać. Czy jest tu jakieś miejsce, gdzie mógłbym odpocząć? We wnętrzu miejskiego gmachu rozrywki jest wiele kwater, ale tylko członkowie stronnictwa doznań mogą z nich korzystać. Jeżeli chcesz je zobaczyć, idź stąd na wschód. Przejdź przez gmach rozrywki, a z czasem do nich dotrzesz. Jest tam urzędnik, który wpuszcza czuciowców do ich kwater. Więc nie ma innego sposobu, aby skorzystać tutaj z kwatery? Musisz być członkiem stronnictwa doznań.
Aha, jeszcze możemy go blefować, ale że ja już jestem członkiem frakcji. A czy mogę przystać do stronnictwa? Ten, kto chciałby wejść do grona stronnictwa doznań, musi żywić chęć dzielenia się z innymi własnymi doświadczeniami. Wymaga się okazania 5 wrażeń, po jednym na każdy z 5 zmysłów. Można również okazać pojedyncze czy całościowe doznanie, które zawiera silne bodźce dla każdego z 5 zmysłów. Muszą to być wrażenia albo zupełnie nowe, albo też wyraźnie odbiegające od tych, które już mamy na składzie. Jeżeli uznamy okazane przez ciebie wrażenia za godne uwagi, wówczas zostaną one umieszczone we wnętrzu kamieni doznań. A ty, jako nowy czuciowiec, nauczysz się sztuki czuciowego dotyku. Daje to umiejętność wchłaniania cudzych ran i obrażeń, no i leczenia ich poprzez przyjmowanie na siebie cierpienia innych. Aha, czyli gdybyśmy chcieli, to moglibyśmy spróbować tutaj dołączyć do stronnictwa. Z tego, co mi wiadomo, to już kiedyś byliśmy członkiem tegoż stronnictwa i tutaj też poznaliśmy Deonarę. Może to jest jakiś trop? Tym, właściwie tym starym szlakiem swoim się udać. Zobaczymy. Mam jeszcze jedno pytanie. Opowiedz mi o miejskim gmachu rozrywki. Co tu się w zasadzie dzieje? No właśnie, bo wiemy, że tutaj też przyjmują nowych członków, można się dzielić jakimiś doświadczeniami, czuciowcy mają swoje kwatery, ale co jeszcze? Miejski gmach rozrywki to jedna z największych budowli w Sigil, zbudowana dla potrzeb najsilniejszej frakcji w mieście, stronnictwa doznań. Miejski gmach rozrywki to siedziba stronnictwa. Obejmuje sensoria, sale wykładowe, komnaty ćwiczebne oraz kwatery dla gości i stałych członków frakcji. Okej. No to jedziemy po kolei. Opowiedz mi o stronnictwie doznań. Podstawą wierzeń czuciowców jest przekonanie, że wieloświat można prawdziwie poznać jedynie poprzez wrażenia zmysłowe. Jeżeli jakieś zjawisko nie jest uchwytne zmysłami, to w świetle nauk czuciowców oznacza to, że ono po prostu nie istnieje. Tylko poprzez doświadczanie i poznawanie wszystkich wrażeń można dotrzeć do pełnej prawdy o wieloświecie. A stronnictwo doznań to zbiorowość, która gromadzi wszelkie wrażenia i udostępnia się je innym, najczęściej za pośrednictwem sensoriów. Okej. No to może coś mi opowiesz na temat tych całych sensoriów, tylko moment. O, jeszcze możemy zapytać o kogoś, kogo szukamy. No, mamy 2 osoby do odnalezienia tutaj. To na pewno. I jeszcze Ravela Sharadna, ciekawe. Dobra, moment, zobaczmy tutaj. A to nie jest to, co chciałem. Chciałem zobaczyć o gmach, spytać, w sensie... Co ja tu kliknąłem? Miał być miejski gmach rozrywki. I o te sensoria, to mnie interesuje. Jest jeszcze kwestia dotycząca komnat ćwiczebnych. Dobra, najpierw sensoria. Sensoria to komnaty, w których znajduje się wiele kamieni rejestracyjnych albo kamieni doznań. Kamienie te to przedmioty magiczne, w których można przechowywać wiele rozmaitych wrażeń i doznań, a potem przekazywać je innym, ciekawym cudzych doświadczeń. Jeżeli taka twoja wola, możemy cię skierować do jednego z takich sensoriów. Ciekawe, czyli moglibyśmy doświadczyć jakichś cudzych przeżyć, tak? Z tego, co rozumiem. Ale moment, moment. Nie, ale mam inne pytanie. Jeszcze chciałem zapytać o te komnaty ćwiczebne.
Są trzy kategorie komnat ćwiczebnych. Dla wojowników, złodziei i dla czarodziejów. Jeżeli chcesz do nich dotrzeć, przejdź tedy przez środkowe drzwi wschodniej ściany, a za nimi przez jeszcze jedne drzwi. Znajdziesz się w narożniku holu. Idąc w kierunku wschodnim, znajdziesz troje drzwi w ścianie południowej. Wiodą one kolejno do trzech komnat ćwiczebnych, każda innej kategorii. No pewnie. To posłuchaj, mam jeszcze jedno pytanie. Może najpierw zapytamy o tą Rawelę Szaradną, a następnie o tych ludzi, których tutaj szukamy. Słuchaj, czy wiesz coś na temat, albo czy ktokolwiek tutaj mógłby wiedzieć coś na temat Raweli Szaradnej? Drzazga zamyka oczy i namyśla się przez krótką chwilę. O, to radzimy, abyś porozmawiał o Raweli z czarodziejem o imieniu Quell. Można go znaleźć gdzieś w miejskim gmachu rozrywki, najczęściej w prywatnym sensorium. A jak można dostać się do prywatnego sensorium? Musisz być członkiem Stronnictwa Doznań. Cholera. Czyli widzę, nie odbędzie się bez tutaj właśnie dołączenia. Ciekawe, bo tutaj ten blef to tak trochę nawet połowicznie prawdę mówi, nie do końca taki blef, bo kiedyś faktycznie byliśmy członkiem frakcji, a od dłuższego czasu nie bawiliśmy w tych stronach, za to w czasie swojej nieobecności zgromadziliśmy wiele doznań. No, to trochę się zgadza. Dobra, słuchaj, jeszcze mam jedno pytanie. Jest tutaj ktoś, kogo szukam? A kogóż tak usilnie poszukujesz, wędrowcze? Szukam pani Jolmi z domu Syrma. A, to ona tutaj jest chyba. Tak właśnie coś tak kojarzyłem, że tam była jakaś Jolmi. Dostaliśmy swego czasu jakiś chyba dokument od jakiegoś kuriera, czyli zaproszenie od pani Jolmi. No jest jeszcze Wesołek i Monteka. Dobra, zobaczmy. Szukam pani Jolmi z domu Syrma. Ostatnio Jolmi upodobała sobie tę komnatę. Podejrzewamy, że Jolmi czeka na czyjeś przyjście albo poszukuje z kimś kontaktu. Tak czy owak powinna być w pobliżu. Ciekawe, jak Drzazga mówi w liczbie mnogiej tak jakby. Bo tam podejrzewamy, stoimy na straży, bla bla bla. Dobra, dzięki, mam jeszcze jedno pytanie. A ta reszta? Może powiesz mi o Wesołku, co? Wesołek najczęściej krąży pomiędzy salami wykładowymi. Przejdź przez środkowe drzwi we wschodniej ścianie, a za nimi jeszcze przez następne drzwi. Tym sposobem trafisz do holu, a tam możesz zastać Wesołka. No i pięknie. To jeszcze mi powiedz o tym całym Montekim czy Monteku. Montek. Faktotum tutejszego stronnictwa. Montek to bardzo zajęty młodzieniec. Zazwyczaj można go znaleźć krążącego gdzieś pomiędzy tą komnatą, a trzema innymi, które leżą wzdłuż wschodniej ściany. No to pięknie. To już wszystko, co chciałem wiedzieć. Bywaj zdrów. Dobra. Czyli udało nam się co nieco tutaj rozmówić. Jest i ta Jolmi. Zaraz sobie z nią porozmawiam, ale chciałem się jeszcze rozejrzeć trochę tutaj. Co to jest? Nie ma nic schowanego za kratami ozdabiającymi przód kolumny. Tu są jacyś czuciowcy. Bez głowy mertwyn chodzi sobie. Ale głowę chyba ma. Czy nie ma? Nie, no ma. Cholera, tam jest jakiś tron w ogóle. Tu też nic nie ma. Tu za to jest coś skitrane. To cykłapę wsadzamy. Zwój pocisków mocy. Ale chyba już mam naumiane takie zaklęcie. Nie. Mam czy nie mam?
To zaklęcie już znajduje się w księdze czar w tej postaci. No i wybornie. Aj, za daleko. Co to jest? Ten tron wygląda równie staro, co sam budynek. Zdaje się być nieużywany. Jest to bardziej dzieło sztuki niż siedzisko władcy. Bąk? Tutaj chłop się chyba uderzył w głowę, ten cały bezgłowy Martin. Martwin. Tutaj nic nie ma. Faktycznie jest sporo jakichś drzwi. Kisaj. Tu przebywa jakaś pomniejsza taka komnata. Zobaczmy. Tu jest środkowa, tam jest jakby zamknięte. Jest i montek. Kolejne drzwi. Cholera, tak na bogatości tutaj mają, trzeba przyznać. Zobaczę jeszcze, co w tej trzeciej komnacie, o ile da się to otworzyć. No dało się. O, chyba jakieś zebranie. Batezu urządzają rzeźnie Tanarii. Krzywy Gizis. Z punktu widzenia ludzi nie będę się opowiadał za jednymi. Czerepy porozlatują, a oczy wyjdą z orbit. Co za głupota. Cholera. Dobra. Rozmówmy się z tą panią Jolmi w takim razie, bo od niej też mieliśmy jakieś chyba zlecenie. Niech no zerknę. Zanieś głowę Martwina do jego ciała. O! To ten łeb, który znaleźliśmy chyba w tym pudle stalowym. A to się wyjaśniło, że tu se spaceruje jego reszta ciała. Dobra, ale jeszcze tutaj było gdzieś... Niech no zerknę. Nie wiem, czy mamy wpis, ale wiem, że na pewno mieliśmy się z kimś spotkać. Dobra, pogadajmy z tą panią Jolmi i tyle. Ta surowo wyglądająca starsza kobieta wydaje się kogoś szukać. Gdy podchodzisz, jej wzrok zatrzymuje się na twojej twarzy. Hej, ty, mogę z tobą zamienić słówko? Tak. Jesteś Jolmi, zgadza się? Rozmawiałem z twoim posłańcem. Zaktualizowałem mój dzień. O, a więc miło mi cię poznać. Kłania się lekko. Mam dla ciebie pewną, trochę niezwykłą propozycję. Przyznasz przecież, że jesteś niezwykłym człowiekiem. Dam ci 1000 miedziaków, jeśli pozwolisz mi się zabić. Chcesz to przedyskutować? Ale dlaczego? Jolmi nawet nie mrugnęła. Ale dlaczego nie? Sądziłam, że będzie to interesujące przeżycie. Zapłacić komuś za przywilej zamordowania go. Kiedy po raz pierwszy usłyszałam plotki na twój temat, nie mogłam się powstrzymać. A więc jak brzmi odpowiedź? Porozmawiamy o szczegółach? Chwileczkę. Gdzie słyszałaś te plotki? Jolmi marszczy czoło. No, w gmachu słyszy się różne rzeczy, więc czyż to nie normalne, że mówiono tam o kimś takim jak ty? Ponownie pytam, czy rozważysz moją propozycję? Rozważyć mogę, ale nic nie obiecuję. Pogadajmy o szczegółach. Po krótkiej dyskusji zgadzacie się na następujące warunki. Jolmi zapłaci ci 2000 miedziaków w zamian za to, że ty pozwolisz jej wbić sztylet w twoje serce. Poczekasz, się obudzisz i wtedy ci zapłaci. Więc zgadzasz się? Cholera. To kurczaki. No dobra, niech będzie. Będziemy mieli przynajmniej w jakiejś części fundusze na gorset. Czego się nie robi dla... w imię nauki i po części dla nowych fatałaszków. Niech będzie. Zróbmy to. Po chwili jest już po sprawie. Zanim się obudziłeś, wyczyściła i schowała ostrze. Po tym, jak podniosłeś się z podłogi gmachu, Jolmi wręcza ci kilkanaście rolek miedziaków, podczas gdy ty pocierasz obolałą pierś. No, muszę przyznać, że jestem cokolwiek rozczarowana.
A no dobrze, miedziaki i tak dobrze wydane. Żegnaj. Ta, no żegnaj. Typiara zamordowała kogoś na... Znaczy kogoś, no mnie. Na posadce tutaj. Zaszlachtowała jak jakąś świnię. I mówi, o nuda. Zaktualizowały mój dziennik. Cholera jasna. Zobaczmy, co myśmy tam zaktualizowali. Dziennik. W zamian za garść miedziaków pozwoliłem Jolmi wbić sztylet w moje serce. Jolmi, zdaje się, była nieco rozczarowana tym morderczym przeżyciem. Ale najważniejsze, że ja jestem zadowolony z łatwo zarobionych pieniędzy. No nieźle, cyrkowiec się trafił. Łatwo zarabia pieniądze na swojej śmierci. Dobra, gdzie ten mertwen się kręci, bo trzeba jeszcze mu głowę zwrócić. Halo, panie. Jest jasne, że coś bardzo złego dzieje się z tym człowiekiem. A to zatacza się, potrącając wszystko na swej drodze, a to znów wpatruje się niewidomym wzrokiem gdzieś hen daleko. Podchodząc do niej, nareszcie rozumiesz jego ciężkie położenie. No nie ma głowy. To, co dźwiga na swych ramionach, jest po prostu zręcznie rzeźbioną drewnianą protezą, fałszywym czerepem. To pewnie jest ciało mertwyna. Nagle głos mertwyna rozlega się echem w środku skrzynki. O, o, tam jest moje ciało, tam, stary, tam! No ciekawe, czemu tam była jakby głowa morte... No tak, tak, ale moment, halo, gdzie poszła? I co, to wszystko? Co ja mam tu nim zrobić? Moment. Bądź wyśrwały. Idę. Musimy jakoś ten łeb tutaj nasadzić. Co mamy z nim? Jestem wytrwały na konie. Dobra, zobaczmy. Ktoś miał tutaj, o, stalowe pudło. Co my mamy z tym pudłem zrobić? Porozmawiaj z przedmiotem. Zapuszkowana głowa mertwyna porusza się, kiedy podchodzi, podnosisz skrzynkę. Czy jesteśmy już na miejscu? No jakoś nie widzę mojego ciała. No przed chwilą twierdziłeś, że tam jest twoje ciało, a teraz go nie widzisz? To czekaj, może muszę mieć to w ekwipunku faktycznie, podejść blisko i porozmawiać. Czy teraz się jakoś uda? O! Coś się teraz zmieniło, faktycznie jest inna... Bo miał chyba. Dlatego widzieliśmy jego portret. Postać podchodzi do ciebie, powłócząc nogami i wyciągając ręce w kierunku stalowej skrzynki, zawierającej głowę mertwyna. No to pozwól mertwynowi wziąć swoją głowę. Zaktualizowałem. Oj, proszę, 8000 punktów doświadczenia, jeszcze jakieś miedź dostaliśmy 200. Tak, o wiele lepiej. Dziękuję ci, dobry panie. Zdaje się, że moje ciało zaczęło się trochę niecierpliwić beze mnie. Postać przytula mocno stalową skrzynkę. Tak, i mnie było tęskno. Postać wsuwa skrzynkę pod pachę i kłania ci się. A co do ciebie, dobry panie, z pewnością należy ci się jakaś nagroda za fatygę. Zobaczmy, co my tu mamy. Postać grzebie za czymś po kieszeniach i gdy nic nie znalazła, zaczyna grzebać w tunice. Na koniec obdarowuje cię kilkoma garściami miedziaków. No, dzięki, mertwynie. Mam parę pytań. To oczywiście. Pytaj o co tylko chcesz. Okej. Ciekawe. Jak to się stało, że jesteś taki, jaki jesteś? Czyli bez głowy. No, sam nie wiem. Ciało me spoczęło w sali wykładowej, a następnie ktoś uciekł ze mną. Następną rzeczą, jaką pamiętam, było to, że mnie podniosłeś. Chodziło mi raczej o to, w jaki sposób straciłeś głowę. Ciało wyraźnie sztywnieje.
No, to nie lubimy o tym mówić. Tak naprawdę to jest to okropne. Co się stało, to się stało. Nie ma potrzeby tego odgrzebywać. Choć zaznaczę tutaj, że znajduję się w tej skrzynce, gdyż moja głowa no nie prezentuje się tak doskonale jak moje ciało. Jeżeli wiesz, co mam na myśli. No. Okej. Trądzik masz. Mam następne pytanie. Dobra, powiedz mi, czy możesz mi powiedzieć coś o tym miejscu? Właściwie jeszcze możemy zapytać o to, co tutaj robi. Ciekawe, czy pełni jakąś ważną funkcję. Zobaczmy. No, tego głównie łażę. W pobliżu gmachu rozrywki. Wiesz, to tu, to tam. Pamiętaj, że nie jestem czuciowcem, ale po prostu lubię tak sobie oglądać, jak ludzie dreptają w te i we w te. Czuciowcem? Znaczy, no wiemy, kim jest czuciowiec, ale... Ciało delikatnie kołysze stalową skrzynką, przez co głowa w skrzynce rytmicznie się kiwa. No tak, znasz ich, to całe stronnictwo doznań. Gnają wszędzie, próbując wszystkiego doświadczyć, bo im się wydaje, że w końcu natrafią na jakiś wielki cień wieloświata, jeśli tylko będą odpowiednio długo szukać. Ciało wzrusza ramionami. Mam następne pytanie. Czy możesz mi coś opowiedzieć o tym miejscu? Mertwyn wydaje się zmieszany. To czy nie każdy wie o gmachu rozrywki? Cóż, to taka kwatera odłamu czuciowców. No i co istotne, mieszczą się tam ich sensoria. No, o sensoriach to już słyszeliśmy. To są chyba po prostu takie miejsca, które gromadzą doświadczenia, które pozwalają innym osobom, które tych doświadczeń nie zaznały, no w jakimś stopniu je poznać i doświadczyć. Dobra, to ostatnie pytanie. Co ci wiadomo na temat Raveli Szaradnej? Raveli? No nie wydaje mi się, abym ją sobie przypominał. A, to rozczarowujące. W takim razie żegnaj. No dobra, czyli udało nam się rozmówić z Jolmi, udało nam się rozmówić z bezgłowym Mertwynem, a ponadto także z Drzazgą. W dalszym ciągu mamy kilka rzeczy tutaj do załatwienia. Tym niemniej myślę, że to będzie doskonały moment na to, aby zapisać sobie w tym miejscu odcinek i zakończyć jego nagrywanie. Natomiast no, w przyszłym odcinku postaramy się rozmówić zarówno z tym całym Montekim, jak i drugim facetem, którego też mieliśmy tutaj zagaić, a to wszystko właśnie, aby być może spróbować się rozwiązać tutaj dwa zadania. Jedna to klucze do serca Dolory, to może otworzy nam drogę do Ekko. Z kolei jeszcze mamy kwestię Julii chyba, gdzieś tutaj tak się nazywała ta kobieta. No i zobaczymy, czy to jakoś pchnie nam dalej sprawę z Marisą i Vivian, bo się wszystko nagromadziło i trochę się tego uzbierało. Zobaczymy. Tak czy siak, tyle ode mnie. Także dziękuję serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawiam was zatem z tą piękną muzyką, życząc przy okazji przyjemnego popołudnia bądź wieczoru. No a my, jak zwykle, widzimy się w następnym. Także trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć.